To zdarzenie miało największą katastrofę w historii odkrywek na świecie. Takiej katastrofy na świecie nikt nie zanotował. Kopalnia Turów, wrzesień 2016 roku. Olbrzymie zwałowisko odpadów powydobywczych osuwa się i niszczy czynne wyrobisko, a także maszyny w nim pracujące. Przypomnij mi pan, kto był w tamtym czasie kierownikiem zwałowiska? No ale widzę, nie kierownikiem, a kierownikiem robót, mój syn. Jak doszło do górniczej katastrofy? Czy ktoś poniósł za nią odpowiedzialność? Pozwolenie na kamerowanie, są panowie na terenie kopalni. Proszę mi dać pozwolenie, że pan może tu przebywać. Mogę pokazać pani legitymację dziennikarską. Burmistrz Bogatyni, miejscy radni i szefowie gminnych spółek aresztowani za przestępstwa gospodarcze. Na czele grupy w tej grupie uczestniczyłem ja, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, wykonawcy. Bogatyńska ośmiornica, przekręty i rozdawane przez partię stołki. Wszyscy ludzie, którzy tu byli zaangażowani w to i niby aresztowani, to wszyscy ludzie z PiS-u. Dokąd zmierza prokuratorskie śledztwo? Co ma do powiedzenia aresztowany na ponad 6 miesięcy prezes państwowego giganta energetycznego? Czy pan czuje jakieś obawy w związku z tym postępowaniem prokuratorskim? Nie wiem, niech pan nie przesadza. We wrześniu 2016 roku, po wyborach i po wymianie kadry, w kopalni Turów dochodzi do katastrofy. Słuchaj, jeszcze szybciej niż szło, nie? No. Ujawnione przez anonimowego internautę nagranie to jedyny materiał filmowy z tych wydarzeń. Inne materiały były skutecznie blokowane przez kopalnię. Film ukazuje niecałą minutę tych dramatycznych wydarzeń. Tymczasem zwałowisko z milionami ton ziemi, kamieni i pochodzących z elektrowni popiołów fluidalnych nie zatrzymywało się przez ponad 10 dni. Sparaliżowało to pracę kopalni i zmusiło elektrownię do znacznego obniżenia mocy. Stanisław Żuk był wieloletnim dyrektorem kopalni Turów. W momencie katastrofy był już wiceprezesem w Polskiej Grupie Energetycznej. Odpowiadał za wydobycie węgla w kopalniach grupy PGE. Dziś jest posłem z ramienia Kukiz 15 i największym obrońcą Turowa w ławach sejmowych. Wtedy po katastrofie zapewniał pan, że kopalnia świetnie sobie radzi z usuwaniem skutków katastrofy. Co prawda zakazano pracownikom nazywać słowa katastrofę, mówiło się osuwisko. I mówił pan, że jeszcze za wcześnie, żeby mówić o stratach. Czy dzisiaj możemy o tych stratach już powiedzieć po 5 latach? A jak pan uważa, że przedsiębiorca to ma obowiązek biegania po mediach i opowiadania, jakie straty zostały poniesione? Ale to nie jest prywatna firma. No nie jest. Wszyscy jesteśmy jej współwłaścicielami. No, można tak to nazwać. W wyniku katastrofy zniszczonych zostało ponad 200 urządzeń górniczych. Polska Grupa Energetyczna ocenia dziś koszty osuwiska na 165 milionów złotych. Jednak największe straty kopalni są nadal skutecznie ukrywane. Temat jest skrupulatnie pozamiatany pod dywan. Poważnym kosztem, który jest namacalnym, jest zasypanie tego złoża. To złoże oceniane było na około 30 do 50 milionów metrów sześciennych. To są koszty między 3 a 5 miliardach, można bardzo szybko liczyć. Jaka była pana rola w decyzji o zwiększeniu wysokości tego zwałowiska? Nie odpowiem panu na to pytanie, bo nie mam ochoty. Pan się nagminnie... Ale co znaczy nie mam ochoty? No to co pan słyszy.